I już są, już są dostępne najnowsze lekcje wideo o tym, jak filcować szale z szerokimi brzegami. Jest to lekcja ósma, ale po kolei. Co to jest wirtualna szkoła filcowania? Jest to takie miejsce w internecie, gdzie są dostępne lekcje krok po kroku, kursy wideo o filcowaniu na mokro, na sucho, różnych form filcowych. One są ponumerowane. Po to, żeby łatwo było je znaleźć, albo też dlatego, żeby było łatwo mi powiedzieć, że coś jest w lekcji pierwszej, lub coś w lekcji trzeciej, lub coś w lekcji piątej. Ale tak naprawdę to Ty decydujesz o tym, czego chcesz się nauczyć, i taką lekcję wybierasz. Teraz jest premiera lekcji ósmej, ale żeby filcować takie szale, wcale nie trzeba przechodzić przez wszystkie lekcje. Po kolei, czyli to ty wybierasz, czego chcesz się uczyć. Jeżeli chcesz zacząć od takich szali, to jak najbardziej w każdym momencie można zacząć, czyli nie musisz robić filcowej biżuterii, ani kwiatów, ani aplikacji na ubraniach. Można pominąć wszystkie lekcje i zacząć w dowolnym momencie. I teraz premiera lekcji ósmej. Lekcja ósma dotyczy właśnie filcowania szali. Na jedwabiu, ale także na innych materiałach i dzianinach, także lnianych na przykład. O tym też uczę w tej lekcji. Więc jest to filcowanie na mokro, na materiałach, szali z szerokimi brzegami. Mogą być szerokie, falujące lub szerokie, proste. Uczę w tej lekcji dokładnie, jak wykonać dwa takie szale. Na tym przykładzie Uczę rozkładania takiej techniki malarskiej, czyli łączenia różnych odcieni, mieszania tak, że ta wełna jest wymieszana z czesankami jedwabnymi, te odcienie się przenikają. Tu dodatkowo jest podwójnie szeroki brzeg, czyli uczę jak wykonać taka, takiej standardowej szerokości i taki dodatkowo szerszy. Jak zrobić, żeby ten brzeg falował, jak zrobić później, żeby był prosty. I na przykładzie tego szala przechodzimy krok po kroku przez wszystkie etapy filcowania, czyli od rozkładania wełny, przez masowanie, rolowanie, rzucanie tym szalem, aż po wykończenie. I przestrzegam przed najczęściej popełnianymi błędami, pokazuję. Jakie są różne opcje, bo ja na przykład sobie wyrównuję brzegi, żeby były równe. Oczywiście one nie są cięte, tak jest wełna rozkładana i tak filcowana, żeby one były bez nierówności. Ale jeżeli lubisz nierówności, jeżeli lubisz takie bardziej mm, awangardowe brzegi, to oczywiście pokazuję też, jak zrobić, żeby takie brzegi były. I w tych kursach. Tak naprawdę pokazuję 14 lat mojego doświadczenia w tworzeniu szali, bo tworzę takie szale, sprzedaję je już w tym momencie na cały świat, uczę tych technik filcowania od lat na warsztatach i teraz właśnie w tych lekcjach wideo. Drugi szal, który uczę w ramach właśnie lekcji ósmej, to jest ten szal, czyli także brzeg szeroki, tym razem prosty. I motyw kwiatowy, czyli pokazuję również dokładnie krok po kroku, jak rozkładam wałęki, jak je łączę ze sobą, żeby już konkretne, niekoniecznie abstrakcyjne wzory ułożyć. Zawsze, kiedy tworzę lekcje wideo, łączę je później tematycznie w pakiety. I tak jest też tym razem. To znaczy, razem z premierą lekcji ósmej jest premiera także szalowego pakietu premium. I ten w tym... W szalowym pakiecie premium znajdziesz wszystko, dosłownie wszystko, na temat filcowania szali na tkaninach. Czyli jest wspomniana lekcja ósma, ale jest także lekcja siódma, w której uczyłam o tym, jak filcować szale na wąskich i delikatnych brzegach. Pojawił się tam temat ażuru, pojawił się tam temat ornamentu, abstrakcyjnego rozkładania. Wełny na tkaninie wtedy, akurat inspirowanego falami, więc też są to takie fajne wakacyjne szale, tak naprawdę całoroczne, bo przez to, że mają wąskie brzegi, to też można je łatwo zamotać pod płaszczem, na przykład. Więc w tym pakiecie obie te lekcje się mieszczą. I jak zawsze, dodatkowo do pakietów dodaję kurs, który jest niedostępny nigdzie indziej. On jest tylko w pakiecie. I tym razem. Właśnie przy okazji szali. Oczywiście dodatkową lekcją bonusową jest także temat szala. Jest to szal także z falującymi brzegami, tym razem o standardowej szerokości, czyli nie podwójnie, tak jak tutaj, tylko standardowa szerokość z multikolorem i dodatkowo z przestrzennymi kwiatami. Czyli w tej lekcji, oprócz tego, jak filcować szal. Podobiesz się tego już przy okazji filcowania tych szali, i tych z lekcji siódmej, także nauczę się, jak filcować długie dredy, jak tworzyć przestrzenne kwiaty, i jak to wszystko łączyć w całość, i tak naprawdę przy okazji wiele innych podpowiedzi, sugestii, i moich takich sprawdzonych tipów. Więc zapraszam cię serdecznie na zafilcowana.pl i szkolafilcowania.pl.